Pan Jezus zostawił ostatnie wskazówki swoim apostołom, dodał im odwagi, pokazał wspaniałą wizję, że będą się cuda działy, kiedy ręce będą nakładali, chorzy będą odzyskiwali zdrowie, demony będą uciekały, nic nie będzie im szkodziło. No piękne perspektywy. Obiecał to wszystko i odszedł do Ojca, aby z wysokości nieba, siedząc po prawicy Boga Ojca, wspierać i błogosławić te wszystkie plany, by mogły być dobrze realizowane. Wspierać wierzących, aby faktycznie mogli żyć tak, jak On im obiecał, jak im tak naszkicował całą ich posługę i życie wierzących ludzi. Jezus jest u Boga Ojca. On tam zasiada na tronie. Wstąpił do nieba. My jesteśmy tutaj na ziemi i mamy czynić to, co On nam zlecił. Mamy odważnie wyznawać wiarę. Mamy kochać, modlić się za chorych. Mamy uwalniać od zła. Najpierw siebie samych, przez sakrament spowiedzi. A później tych, którzy już sami sobie nie potrafią poradzić. I wtedy jesteśmy posyłani do nich, aby im pomóc. Jezus jest u Ojca. Jezus jest w niebie. I z tamtej perspektywy doskonale widzi Twoje życie. Kibicuje Ci. Jezus chciałby, aby Twoje życie było na wysokim poziomie. Abyś był szczęśliwy. Abyś kochał i był kochany. Nie chce smutku w Twoim życiu. Nie chce choroby. Nie chce lęków. Nie chce zniewolenia. Jezus chce Twojego szczęścia. On jest tam szczęśliwy. W królestwie Ojca swojego. Ale przez to, że kocha, że ma empatię, to chce, abyśmy i my tutaj na ziemi już doświadczali tego samego, co On. Już królowali, już się radowali, już żyli w miłości. Dlatego miejmy zażyłą relację z Jezusem. Niech ta relacja sprowadza na nas łaskę. Niech nieustannie Pan Bóg nas wspomaga, abyśmy faktycznie realizowali to, co On tu naszkicował, abyśmy w swoim życiu doświadczali tego, co On zaplanował dla nas. Przyszłość pełną pokoju. Co więcej, teraźniejszość pełną pokoju.